Witam, z tej strony Sermisiek. Zapraszam Was do zobaczenia NecroQuesta w moim wydaniu. Do wykonania tego questa potrzebujemy jedynie liny i łopaty. Do tego minimalny level to 60. Nie zajmuje to zbyt dużo czasu, droga nie jest zbyt długa. Musimy przebyć tutaj pustynię na Darashi. No jednak cofam moje słowa, droga jednak jest bardzo długa i trzeba przebiec przez całą pustynię. Jak już to zrobimy, musimy użyć liny, przebiec tutaj pomiędzy grobowcami, nie dać się złapać żadnym skorpionom. Jak komuś szkoda staminy, to oczywiście może użyć Steel Tringa lub czaru Utana Vid na niewidzialność. Wtedy nic nas tutaj nie atakuje, możemy sobie swobodnie przebiegać między potworkami. Po drodze, jeżeli mamy trochę szczęścia, możemy zdropić bochy. No ja jednakże nie mam tyle szczęścia i nie udało mi się tutaj nic zdropić z tych nekro. Ale warto je po drodze wybić wszystkie. Jest zawsze jakaś tam szansa na jakiegoś dropa. Jesteśmy już tutaj prawie przy final roomie. Tutaj jest bramka levelowa na 60 level. Wchodząc do góry, no tak jak mówiłem, nie jest to trudny quest, wystarczy nam parę runek obszarowych, możemy sobie to tutaj wszystko powybijać. Z drugiej strony nie musimy wcale tego zabijać, bo możemy pobiec po nagrodę i uciec stąd, także to już zależy od każdego, do wyboru, do koloru, no każdy tam działa po swojemu. Ja specjalnie na potrzeby tego filmu wybiłem cały room, żeby pokazać Wam, jak to wygląda. Jesteśmy teraz w środku. Po prawej stronie znajduje się trumna. W tej trumnie są nagrody. No ja niestety już wykonałem tego questa, więc nie będę w stanie Wam pokazać. Nagrody to Medusa Shield, Skull Staff i Blue Rope. Także bardzo fajny questik, można go szybko wykonać. Dziękuję Wam wszystkim bardzo za uwagę, dziękuję za zobaczenie filmiku, dzięki za wszystkie łapki w górę, za komentarze,
Zapraszam do oglądania moich następnych filmików, do moich tymczasowych produkcji. Dzięki bardzo wielkie, Żuwik!